się trochę sprzętu. No i fajnie by było, jakby ktoś do nas to uczył. Z powodu wręcz zaskakujących informacji. Znane gwiazdy zespołu Staccato zgodziły się na wywiad. Prosimy o oddanie głosu naszego kolegi Chrisa Brownka. Witam. Po dłuższej nieobecności w kraju w końcu udało się ich namierzyć. Z trasy koncertowej wróciły gwiazdy. Podróżowali po Kambodży, Uzbekistanie i Zanzibarii. Mam do was parę pytań. Pytanie do Huberta, wokalisty zespołu. Jak zaczynaliście? Jak się poznaliście i skąd mieliście sprzęt? Odpowiem panu cytatem z bardzo znanej piosenki. Było nas trzech, w każdym z nas inna krew, ale jeden przyświecona cel muzyka. Otóż były sobie dwa drewniane pudełka, z których wydobywał się dźwięk dzięki naszym zgrabnym palcom. Dzięki temu nas zauważono. Sprzęt, którego nie mieliśmy, zasłania nam drogę do dalszej kariery. Dzięki pani Alinie Kierot, która niczym Robin Hood czy Janosik powiedziała nam o projekcie, który napisaliśmy, z którego dostaliśmy pieniążki i który nam otworzył drogę, szeroką drogę, ścieżkę. Autostrada. Ariel, kiedy zaczęła się twoja przygoda z klawiszami? Kiedy wyszedłem z więzienia, nie miałem więcej kontaktu z klawiszami. Ale dzięki nim narodziła się pasja do keyboardu. Pytanie do kobiet, czyli Asi i Karoliny. Czy wiecie, że jesteście największymi gwiazdami tego zespołu? No jak nie, jak tak. Na koncertach dla chłopaków dziewczyny rzucają stanikami. A chłopaki dla nas. Teraz mam bardzo dyskretne pytanie do pana Wojtka, które zadaje sobie wieczorem każda kobieta w tym kraju. Dlaczego pan nigdy nie ściąga swoich okularów? Zaspokoję każdą kobietę w tym kraju. Po pierwsze bolą mnie oczy od blasku tych wszystkich fleszy i reflektorów, od aparatów. A po drugie, mam pod oczami takie worki, w których chowam pieniądze, które zarobię podczas koncertów, a nie chciałbym, żeby wszyscy wiedzieli, ile zarobię.